Mój temat brzmi w ramach tego tematu ogólnego diecezja i parafiach Króluj Nam Chryste, realizację jubileuszowego aktu intronizacyjnego. Mój temat brzmi Biskup i prezbiterzy, budowniczowie Królestwa Bożego. W krótkim przedłożeniu, bo tak z tego, co czytałem w zaproszeniu, do 25 minut, można jedynie nieco naświetlić temat i uczynię to oparciu o prostą analizę kilku prawd objawionych nam wyraźnie i w formie uczynię to w formie wyprowadzenia kilku myśli, wniosków, sugestii. Punkt pierwszy. Zasadnicza prawda o królestwie Bożym. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale wiersze 14-15 mamy taki zapis. Jezus przyszedł do Galilei i głosił ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. W innej ewangelii Mateuszowej mówi: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Jak w swoim słowie mówiłem w czasie Eucharystii. W ten sposób Jezus dał nam do zrozumienia, że Nastąpiła zasadnicza zmiana w dziejach świata. Bóg jest z nami, stąpił z nieba na ziemię. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże, ja jestem pośród Was. Bóg człowiek. Jahwe zaczął królować. To wszystko jest od Boga. W tym proszę zauważyć, nie było żadnej ludzkiej inicjatywy. To nie jest dzieło ludzkie. To nie człowiek zaprowadził królestwo Boga na ziemi. W czwartym rozdziale, kiedy u Marka, kiedy ewangelista gromadzi pewne słowa Jezusa o królestwie Bożym, padają między innymi takie słowa. Jezus mówił: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa? We dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie, jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. Tu jest objawiona ta podstawowa właśnie prawda o Królestwie Bożym, że jego wzrost jest wyłącznie dziełem Boga. My w rozwoju Królestwa Bożego możemy być współpracownikami i powinniśmy być. Do tego jesteśmy wezwani. Królestwo, to które jest nam dane, jest od Boga, oznacza bliskość Boga, bycie Boga z nami. Mamy się więc nawracać. Wzrost Królestwa Bożego też jest wyłącznie od Boga. My więc możemy jedynie współbudować to Królestwo, angażować się w jego rozwój. I o tym musi pamiętać też każdy biskup i każdy prezbiter. My jesteśmy jedynie współbudowniczymi, możemy być współbudowniczymi Królestwa Bożego, bo ten wzrost jest zawsze od Boga. To nieraz słyszymy z ust naszych kapłanów. Jak to się dzieje, że czasem ktoś w młodości był taki, że właściwie się wydawało iż niewiele z niego będzie. A Pan Bóg dał wzrost i potem jest dojrzałym ojcem, mężem i odwrotnie. O wszystkim, jeśli chodzi o ten rozwój duchowy wewnątrz nas, decyduje Bóg, dlatego pierwsze nasze zadanie w tym takim współtworzeniu, budowaniu królestwa Bożego to otwarcie się na Boga na Jego działanie. Stąd to wołanie pasterzy, których nam Pan dał, poczynając biskupów Rzymu, papieży, poczynając Jana Pawła II otwórzcie drzwi Chrystusowi. Wtedy się właściwie zaczyna Królestwo Boże. Można powiedzieć, dopiero stwarza możliwość rozwoju Królestwa Bożego. Potrzeba więc najpierw, kiedy mówimy o biskupie i prezbiterach, jako o budowniczych, a właściwie o współbudowniczych Królestwa Bożego potrzeba, więc najpierw, to jest moja pierwsza teza, tej jasnej świadomości tego stanu rzeczy, że wzrost Królestwa Bożego jest zależny przede wszystkim od Boga. Bóg ten wzrost daje. O własnych siłach można urzeczywistniać, jeśli tylko byśmy bazowali na swoich zdolnościach, projektach i działaniach. Można rozwijać, urzeczywistniać jedynie coś na podobieństwo Królestwa Bożego, bym tak powiedział. Wręcz można czasem pozorować to Królestwo, dać jakąś namiastkę tego Królestwa. Stąd tak ważne jest to, co jest też w tytule kongresu. Króluj nam, Chryste. Trzeba ciągle wołać. Króluj nam. Weź to społeczeństwo Kościoła, które tworzymy w tym dzisiejszym świecie, w naszym kraju. Weź swoje ramiona, Króluj nam Chrystę. Trzeba też przywoływać Ducha Bożego, który jest dokonawcą Chrystusowego dzieła w świecie. To jest pierwsza myśl. Druga teza, druga myśl. Absolutna podstawa wkładu pasterzy w budowę Królestwa Bożego. Co ją stanowi? Będę chciał tutaj teraz powiedzieć o tej takiej podstawie. Wkładu pasterza, czy to jest biskup, czy to kapłan, prezbiter, ich wkład w budowanie Królestwa Bożego. Ewangelista Marek stwierdza, że powołując swoich uczniów, Jezus mówił: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Stąd powołaniem wszystkich wiernych, nie tylko duchownych, Powołaniem całej wspólnoty Kościoła jest zbawcza misja, aktywny udział chrześcijan, wyznawców Chrystusa w Bożym Dziele wyzwalania ludzi z podpanowania mocy ciemności i wiązania ich z Bogiem, a także między nimi, między sobą. Pasterze nie mogą się więc zwalniać z bycia uczniami, misjonarzami, z angażowania się w dzieło otwierania. Ludzi na Jezusa. Ale w tym ta ich misja jest we wspólnocie, w jedności z wszystkimi innymi wiernymi. To jest ta powszechna misja nas, wyznawców Chrystusa. Wezwani jesteśmy do świętości, do tego, by pomagać Bogu w dokonywaniu dzieła zbawienia rodzaju ludzkiego. Wszyscy do tego jesteśmy wezwani. W czym zatem specyfika teraz tej misji? Pasterzy Kościoła. W sakramencie Święceń otrzymują pasterze szczególny dar ducha świętego, by mogli działać w zastępstwie Chrystusa, głowy i pasterza. Misją im jedynie właściwą, im powierzoną, jest być reprezentantem Chrystusa, także Kościoła Chrystusowego w świecie. Bo przecież, jak mówił święty Augustyn, Chrystus i Kościół to Totus Chrystus, cały Chrystus. Tego Chrystusa, całego Chrystusa, Chrystusa i Kościół ma reprezentować to jest Jego głównym zadaniem, każdy pasterz. Wynika to z zapisu, który zredagował święty Marek w ten sposób. Potem Jezus wszedł na górę, i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego i ustanowił dwunastu. Dziś przez sakrament święceń ustanawia następców apostołów i tych, którzy są im współpracownikami prezbiterów. Teraz ważne stwierdzenie. Ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich nagłoszenie nauki. I by mieli władzę wypędzać złe duchy. Pojawia się więc i ta misja nauczania, i ta funkcja uświęcenia. Jeszcze tu nie ma tej funkcji wskazanej kierowania, pasterzowania ludowi Bożemu, ale w punkcie zero, jakby taki warunek sine qua non realizacji tych trzech funkcji: nauczania, uświęcania i kierowania ludem Bożym jest towarzyszenie Jezusowi. Towarzyszenie Jezusowi. Aby mu towarzyszyli, po to ich ustanowił. I to jest pierwsze nasze zadanie, kapłanów, czy to biskupów, czy pasterzy towarzyszyć Jezusowi, być towarzyszami Jezusa. Jakże Go bowiem dobrze reprezentować, jeśli się przy Nim nie jest? Jeśli się nie nasłuchuje tego, co On chce, żebyśmy czynili. Z Markowego zapisu wynika, że pierwszym zadaniem Chrystusowego kapłana jest więc towarzyszenie Jezusowi, bycie z Jezusem, bycie przy nim, Być, Bycie, można powiedzieć, niejako giermkiem tego boskiego rycerza, który niesie światu zbawienie. Jak trzeba, to i w obronie tego rycerza oddać życie. To jest nasze pierwsze zadanie towarzyszyć Jezusowi. Chodzi o to, by trwać przy Panu i przed Panem. Idzie więc o taką realizację służby Chrystusowi, którą krótko wyrażają słowa drugiej modlitwy eucharystycznej. Mam je też wpisane akurat w swój herb biskupi: A stare koram te et tibi ministrare trwać przed Tobą, Panie i Tobie służyć dokładnie w takiej kolejności, a nie inaczej. Nie ma służby Chrystusowi bez trwania przy Nim. Bo można piękne deklaracje składać i podejmować działania i mówić wszystko dla Jezusa, ale pytanie czy z Jezusem? Wtedy się można zupełnie rozminąć, Można że tak powiem uszczęśliwiać Jezusa. Tak na siłę, realizując dzieło, które nie jest Jego, nie po jego myśli, nie według woli, Jezusa. Dlatego tak ważne jest to rozeznawanie. Najpierw rozeznawanie woli Bożej. To jest niezwykle ważne w budowaniu Królestwa Chrystusowego, czy współbudowaniu, w tym współbudowaniu Królestwa Chrystusowego przez nas, pasterzy. Bo inaczej możemy budować jakieś dziwne swoje królestwa, jeśli byśmy nie nasłuchiwali tego, co chce Jezus. A to nasłuchiwanie domaga się właśnie tego bycia przy Nim, tego towarzyszenia. Dlatego pierwszym zadaniem, można to jeszcze w konkret bardziej teraz przekuć, w życiu i służbie kapłana, tak biskupa, jak i prezbitera i w tym współbudowaniu Królestwa Bożego jest jego życie modlitewne, życie duchowe, w szerokim tego słowa znaczeniu. Tu w tej perspektywie dopiero nabiera powagi kapłańskie oficjum, modlitwa brewiarzowa, ale też medytacja Bożego Słowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, czy ta kontemplacja, o której mówi święty Jan Paweł II w nowo milenio i Neunte, że powinna być właściwie u początku każdego. Życia chrześcijańskiego, kontemplacja oblicza Jezusa ukrzyżowanego, czyli królującego, panującego z krzyża, który tak jak zapowiedział, tak czyni. Ja pociągnę wszystkich do siebie, gdy zostanę wywyższony, jako wywyższony Pan chwały, pociąga. Mamy kontemplować, aby jak on. Działać na zasadzie przyczynowości celowej, niesprawczej, pociągać do Chrystusa, pociągać, nie pchać, nie wymuszać, pociągać. No i tu oczywiście będzie ważne to, byśmy byli dla naszych wiernych autentycznymi reprezentantami Chrystusa. To można wyczuć. Czy ktoś jest autentycznym reprezentantem Boga, czy nie. Nieraz jako biskup przychodzi mi tego słuchać. Proszę, księdza biskupa. Ksiądz biskup dał nam naprawdę młodego, fajnego księdza. On jest wspaniałym gospodarzem, ale my potrzebowaliśmy pasterza. I to jest wtedy no, ciężkie dla mnie. Potrzebowaliśmy pasterza. Dlatego to tak bardzo mocno akcentuje żaden z nas biskupów i prezbiterów nie będzie budował królestwa bożego jeśli co dnia nie ma ugiętych kolan i trwania przed panem może dojść do tego że ksiądz będzie bardziej sobie służył i wszyscy mu wtedy mają służyć Gubi się zupełnie w tym, co należy do istoty: posługi, właśnie posługi, a nie panowania. Raz jeszcze więc powtarzam: modlitwa jest pierwszą formą duszpasterskiego posługiwania kapłana, podstawą realizacji owych trzech zasadniczych funkcji: nauczania, uświęcania i przewodzenia. Jakże działać w imieniu Pana? I wraz z Nim współbudować Królestwo Boże, jeśli się nie nasłuchuje Jego woli, natchnie Niego ducha, nie przyjmuje podpowiedzi także, które są w Ludzie Bożym. Bo przecież Lud Boży cieszy się tym nadprzyrodzonym zmysłem wiary. Tak często o tym mówi też papież Franciszek. Bez tego nie da się być prawdziwym reprezentantem Chrystusa. Zamiast współbudować Królestwo Boże, można lepić nie wiadomo co. Reprezentując siebie, realizując własne projekty. I tak się dzisiaj czasem dzieje, że uciekamy w złocenia świątyń, brukowanie obejścia wokół kościoła, a równocześnie ryglujemy plebanie, żeby czasem tylko się nie spotkać z człowiekiem, bo takie spotkanie jest zawsze bardziej wymagające niż złocenie i brukowanie. Trzeci punkt. Nieustanna troska o serce szlachetne i dobre, czyli solidna praca nad sobą. Taka można powiedzieć, praca u podstaw. Jezus wyraźnie zaznacza: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Chodzi generalnie o naśladowanie Chrystusa, o coraz większe upodobnienie do Chrystusa które najbardziej uwiarygadnia pasterza w kościele i w świecie. Także wierny nie ma wtedy wątpliwości, że stoi przed nim reprezentant Chrystusa. To oznacza konieczność zatroskania o to, by stanowić żyzną glebę ziemię dla ziarna Bożego Słowa. Z przypowieści o siewcy wynika jasno, że chodzi o serce szlachetne i dobre. Jezus oznajmia, cytuję tu akurat Ewangelii Łukasza jego wypowiedź 8:15. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Trzeba o takie serce dbać, takie serce kształtować i rozwijać i tego serca strzec przed głównymi wpływami świata. Wówczas bowiem, gdy się ulegnie duchowi świata, nie ma budowania Królestwa Bożego. Dziś wielkim zagrożeniem dla Królestwa Bożego, jego rozwoju jest światowa duchowość bezbożna. Nie, żeby nie mylić, nie tyle świat, świat nam jest dany, to świat jest Boży i świat nam jest zadany, tylko ta duchowość, która dzisiaj zaczyna dominować coraz bardziej w świecie współczesnym, duchowość, która jest no, albo przeciwna Bogu, albo obojętna na Boga, odciągająca od Boga, która w wielu momentach jest jakby no, pochodną tego, że człowiek daje się uwieść. Mocą ciemności. Duchowość ta ma wiele odcieni. Generalnie jednak jaki by to odcień nie był zabija to, co Boże, promując ludzką aktywność, myśl rzekomą wielkość człowieka bez Boga w autonomii, bo Bóg ogranicza, Bóg zniewala. Taka duchowość, światowa duchowość uwodzi. Ale głębsza refleksja pochwala uchwycić, że u podstaw jest to, co ojcowie kościoła nazywali pompą szatana czyli tak zwane grzechy główne pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie nie tylko w jedzeniu i piciu, w ogóle w korzystaniu z dóbr tego świata gniew, lenistwo jak to dziś dominuje ile tego jest w naszym społeczeństwie? To nie jest Królestwo Boże, to nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Ostatecznie więc tylko ci pasterze Kościoła są współbudowniczymi, to jest moja kolejna teza, współbudowniczymi Królestwa Bożego, którzy rodzą owoce Ducha Świętego. A to są m.in. te, które wymienia, albo przede wszystkim te, które wymienia święty Paweł w Liście do Galatów. Miłość, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie, wierność. Jak nam tego z kolei brakuje? I od kogo tego mamy wymagać na pierwszym miejscu, jak nie od pasterzy? Jeśli to w nich jest, to budują, są współbudowniczymi Królestwa Bożego w tym świecie. Tyle jest tych negatywnych emocji, tego nieuporządkowania właśnie, tego gniewu, ale i także tych pozostałych grzechów tej tak zwanej pompy szatana. To jest to, można powiedzieć, takie swoiste public relation królestwa ciemności. Mając, mówi święty Paweł, życie od ducha, do ducha też się stosujmy. A więc tu jest, bardzo można powiedzieć, taki konkretny papierek lakmusowy, na ile ja jako pasterz buduję Królestwo Boże, to mogę sam weryfikować, biorąc na rachunek sumienia, przede wszystkim pozytywnie idąc, te owoce Ducha Świętego. Czy one są we mnie? Jeśli nie ma radości, jeśli nie ma pokoju serca, brakuje mi cierpliwości, jestem nieuprzejmy, nie starze mnie na elementarną dobroć, podejście do człowieka z dobrocią. Nie umiem opanować emocji złych. Zamiast takiej łagodności to jestem taki, och, taki natarczywy. No i brakuje wierności, to mam wiele do zrobienia. Czym prędzej rachunek sumienia i ku nawróceniu. Czwarta myśl. Z gorliwością realizować podstawowe zadania. Tu dopiero bym widział, jeśli te sfery, czy pierwsze są, to, to dopiero jest właściwie możliwość sprostania temu wymogowi, by z gorliwością realizować podstawowe zadania. Mam na myśli realizację trzech funkcji pasterskich: nauczanie, uświęcanie, przewodzenie w wspólnocie wiernych. To będzie służyło temu wtedy, że nie tylko jestem autentycznym, wiarygodnym. Reprezentantem Chrystusa, ale też Jego bardzo gorliwym sługom. To będzie bardzo konkretny też wymiar współbudowania Królestwa Bożego nie po swojemu, ale tak jak Pan chce. To będzie towarzyszenie człowiekowi i służba mu, przez zaangażowane i solidne przepowiadanie, piękne celebrowanie świętych sakramentów bycie dobrym pasterzem, a nie najemnikiem. Rzecz jasna do tego potrzeba solidnej motywacji. Mam na myśli działanie z miłości do Chrystusa. To znaczy zgodnie z tym Pawłowym świadectwem Caritas Christi urgednos. Jeżeli na tym poziomie nauczam, angażuję się w nauczanie, uświęcenie i kierowanie ludem Bożym z miłości do Pana, to kocham wszystkie owieczki. Kocham także te, które są spoza zagrody. Tego dziś nieraz brakuje pasterzowi. I ludzie, ludzie mówią, no, no dlaczego on taki zgorzkniały? Co byś nie zrobił? Jakbyś nie podszedł? On nas nie kocha, proszę księdza biskupa. Jej. No pasterz musi kochać swoje owce. Mogą być krnąbrne, mogą być niewdzięczne, ale pasterz kocha owce pod warunkiem. Że poznał swojego pana, poznał jego miłość, że jest tą miłością zauroczony, on wie, że to jest nieważne. Pan go tak kocha, że nie godzi się nie kochać. I ostatni punkt. Troszczyć się o zdrowie powierzonej pasterzowi wspólnoty Kościoła. To też jest współbudowanie Królestwa Bożego. Dlaczego? Czytamy w Lumen Gentium, w piątym numerze, takie bardzo ważne słowa. Kościół stanowi zalążek oraz zaczątek Królestwa Chrystusowego na ziemi i ze wszystkich sił spodziewa się, i pragnie połączenia się z Królem swoim chwale. Jeśli tak jest, że Kościół stanowi zalążek oraz zaczątek Królestwa Bożego, to trzeba by pasterze bardzo dbali o zdrowie Kościoła, bo to jest wtedy troska o zdrowy rozwój Królestwa Bożego pośród nas. O zdrowie Kościoła w tym danym miejscu na świecie, w którym przyszło mi posługiwać. To oznacza potrzebę ciągłej troski o lepszą jakość: jedności Kościoła, świętości Kościoła, powszechności Kościoła, apostolskości Kościoła. Bo przecież jednym tchem wyznajemy: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. I tutaj już nie będę może rozwijał mój czas, upłynął chyba, już mam 30 minut, chyba prawie mówię. To może na tym wystarczy, tylko takimi rzutami powiem. Kiedy mówimy o jedności, no to potrzeba po prostu, żeby pasterz był budowniczym mostów, żeby troszczył się o jednanie, o scalanie. nie dzielił, nie różnicował, troszczył się też o jedność w pojednanej różnorodności, czyli nie dławił tych różnych charyzmatów, tych różnych funkcji, działań w kościele, ale je rozwijał, a więc właściwa droga do rozwoju przez dialog, komunikację, budowanie relacji. O, mówiąc jeszcze ogólniej, Otwartą tożsamość. Otwarta tożsamość. Świętość nie tylko więc ma tutaj troszczyć się o uświęcenie swoich wiernych, ale też ma podjąć bardzo konkretną walkę z tym, co złe we wspólnocie mu powierzonej, z grzechem. Grzech ma być nazwany po imieniu, zło po imieniu. Z tego ma pasterz też rozliczać. Ale nie ma się ograniczać tylko do piętnowania zła, bo ma też wspierać to wszystko, co duchowemu rozwojowi służy, różne wspólnoty, różne formy rozwoju duchowego, jakie Kościół zna. Stąd dzisiaj jest wielka na przykład potrzeba tworzenia szkół modlitwy, bo nie umiemy się modlić. Troska o powszechność. To tutaj chodzi o to misyjne zaangażowanie księdza, o to, by po prostu być pierwszym promotorem całego dzieła ewangelizacji w tej parafii, która jest mu powierzona. Chodzi o kształtowanie w parafii diecezji tej tożsamości uczniów, misjonarzy. No i ten trzeci poziom troska o depozyt wiary apostolskiej. Stawać w obronie tej wiary, wyjaśniać ją, Reagować na błędne, bałamutne nauczanie, którego też dziś w Kościele nie brakuje. Ma więc Ksiądz wiele możliwości współbudowania z Chrystusem Królestwa Bożego. Niech Boży Duch nas w tym prowadzi. Dziękuję.